Aleksandra Kaperna. Dziękuję, są Polski. I dzisiaj przechodzimy do Was z Ekwadorem, z podróżą, którą organizujemy. Teraz już, bo wcześniej Wojtek jest nim sam, do swojego nauczyciela. I chcielibyśmy w tym kontekście podzielić się z Wami duchową praktyką na ścieżce medycy, ponieważ to, co obserwuję ze swojego doświadczenia, widzę, że ludzie teraz coraz częściej sięgają po psychodeliki, po rośliny psychoaktywne, po rośliny nauczycieli. I w tym kontekście chcielibyśmy podzielić się z Wami, jak to jest z naszej perspektywy, jak to wygląda na podstawie tej podróży. Dobrze. Właśnie, czy jest ktoś, kto nie wie, czym jest ayahuasca? O, super, bardzo fajnie, to brzmi. Więc to, co czujemy na ścieżce pracy z enteogenami, czyli roślinami mocy, psychodelikami, to jest trzy takie aspekty. Czyli właśnie to, że potrzebny jest właściwy przewodnik podróży i jego asystenci. W tym też pochodzenie medycyny, skąd ona jest. I bo to, w jaki sposób kolekcjonujemy rośliny, jak mają one pochodzenie, ma bardzo duże znaczenie. I czujemy, że to jest bardzo ważne, by o tym powiedzieć. Używanie roślin z szacunkiem i też ze swojego doświadczenia wiem, jak ważny to jest aspekt, ponieważ ja w swoim życiu przez pierwsze 4 lata, kiedy spotkałam psychodeliki, używałam ich sama i też gotowałam sama medycynę i sama też używałam jej w domu, piłam ją w bardzo dużych ilościach i myślałam, że to jest właściwy kierunek dla mnie, a dopiero wtedy, kiedy znalazłam się w przestrzeni ludzi, którzy pracują zgodnie z tradycją, to krok po kroku zaczęłam to integrować i zrozumiałam, jak wielką moc mają rośliny i jak bardzo ważny jest szacunek do tych starych tradycji, do ludzi, którzy niosą je od wieków, wieków. I że trochę brakowało mi pokory. No. Kolejny aspekt to jest czas i miejsce na integrację, czyli właśnie to, że wyznaczamy sobie taki set sekund, nie? I następne to są narzędzia do integrowania doświadczeń, bo właśnie to, czym ja bym chciała się podzielić na początku, to właśnie ta moja historia, gdzie z tej perspektywy, w której teraz jestem, widzę, że te pierwsze 4 lata moich spotkań z medycyną to były takie spotkania, gdzie bardzo głębokie doświadczenia psychodeliczne, i które są piękne, ponieważ integrowały dla mnie jakości śmierci, też spojrzenia na siebie z boku, ale to były takie doświadczenia, których tak naprawdę nie potrafiłam zintegrować w swoim życiu. I często potem, po takiej podróży, pojawiały się stany depresji, wiecie, ceremonia, góra, i potem znowu depresja, znowu ceremonia, góra i znowu depresja, a nawet wtedy to jeszcze nie były ceremonie, to były tak naprawdę takie moje prywatne spotkania u mnie w mieszkaniu. I, no i 4 lata tak to funkcjonowało, ja nie byłam w stanie zintegrować tych doświadczeń, ponieważ one były tak wielkie, tak potężne i tak wykraczające poza moje wszelkie wyobrażenia, że narzędzia, które posiadałam, nie były wystarczającymi. I dopiero kiedy zaczęłam poznawać te stare tradycje, i tych ludzi, którzy niosą od wieków te medycyny, to zaczęłam rozumieć, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi i czym tak naprawdę jest szamanizm. I że wszystko sprowadza się też do ciała. No więc tak, to więc będziemy mówić o tych narzędziach, o przewodniku, o czasie i miejscu na to, by spotkać się z roślinami w kontekście tej podróży. Bo mamy punktem wyjścia też do tego, by robić to z szacunkiem i by dobierać te przestrzenie, jest po pierwsze to, że niektórzy mówią, że psychodeliki przyspieszają podróż duchową, sprawiają, że jest łatwiejsza, moje doświadczenie jest bardzo inne. A w tej chwili z samą pracą z ayahuaską no, mam 12 lat doświadczenia i jest takie, że to nie jest ani nic prostsze, ani w pewnym sensie nic szybsze, niemniej jest bardzo otwierające i bardzo głęboko. I w tym momencie, szczególnie na początku, często nie jestem w stanie znać siebie dość dobrze, by wiedzieć, co tam może się kryć, gdy te bramy się naprawdę szeroko otworzą. I w tym momencie medycyna może po prostu być przytłaczająca i trudna do zintegrowania. To, o czym mówiła Ola przed chwilą, mogą się właśnie pojawić stan depresji, stan takiej głębokiej przepaści pomiędzy tym całym potencjałem, który się tam wyłania i który czuję w tamtym stanie, że jest, a pomiędzy moim realnym życiem i tym, gdzie w nim jestem. I to jest ten aspekt wzięcia odpowiedzialności za to, że ja powiedzmy, czuję, ile mogę nie wiedzieć,
i dlatego chcę zadbać o to, by jeżeli mam się tego dowiedzieć, to z ludźmi w kontekście i w relacji, w której jeśli nawet nie wiem jak, to ci ludzie wiedzą, jak z szacunkiem do tego podejść i mogę się też trochę tego nauczyć, żeby zadbać o własną relację z sobą i relację z tą rośliną, z tymi roślinami i medycynami, które w tych perspektywach tradycyjnych to nie są po prostu psychodeliki czy substancje chemiczne, to są pewne całe byty, całe istoty, które niosą, są potężnymi, po prostu duchami, które no, można różnie to określać znów z perspektywy tych tradycji, to trochę tak, jakbyśmy udali się do oświeconej istoty, tylko że w tej wersji jest to duch rośliny, która jakby odsłania obraz z pełnego potencjału, z dużą ilością powiedzmy miłości i też cierpliwości do osoby, ale też jest to taka droga, gdzie chodzi, by spotkać się w połowie, by nie przekreślić tego, co ja mam z tym do zrobienia, bo na tym polega też praca duchowa, nie, że coś zrobi coś za mnie, że zrzucam całą odpowiedzialność na prowadzącego, na rośliny i tak dalej. I w takim zaufaniu, ale w takim naiwnym zaufaniu, które tak naprawdę nie jest głębokim zaufaniem, tylko jest bardziej zrzuceniem odpowiedzialności z siebie, wrzucam się w tą całą przestrzeń, gdzie jest wszystko. No i w tym kontekście ta praca, no to jest ważne, by znaleźć właściwych ludzi, poczuć, wchodzić spokojnie, by nie wychodzić z punktu ambicji, czy z punktu, że takiej powiedzmy new age'owego, że wszystko jest jednością i tak dalej. Tak, jest na pewnym poziomie, a na innym jeszcze nie jest. Bo gdyby było, no to byśmy byli trochę gdzie indziej, jako cała ludzkość. I też w tym kontekście, w którym my pracujemy i to, co my czujemy, czy ja czuję, to też nie chodzi o to, by teraz sięgać do tych tradycji i całkowicie podążać za nimi i na nowo jakby tutaj wprowadzać w życie i tylko nimi iść, tylko o to, by integrować narzędzia, czyli brać to, co oni mają, a mają pamięć, bardzo głęboką pamięć, która płynie w ich ciałach, w ich krwi, połączenia z Matką Ziemią, o której my potrzebujemy sobie to przypomnieć trochę, a my mamy znów inne narzędzia i właśnie nasz nauczyciel, Bola, który tutaj jest na zdjęciu z Muszą, z swoją partnerką, oni są ludźmi medycyny, którzy żyją tam, mają tą starą wiedzę, Bola też uczył się u Szuarów i też u Szybibo, ale równocześnie też zna terapię Gestalt i też podróżuje bardzo często do Europy, więc to się zazębia, no nie? Te narzędzia się integrują, bo w moim odczuciu to też nie jest tak, że teraz potrzebne jest to, by właśnie iść za tymi plemionami w ciemno, tylko my tutaj mamy zupełnie już inny system energetyczny, mamy zupełnie inne struktury rozwinięte, których oni na przykład nie mają, a oni mają też inne i chodzi o to, by to zintegrować, no nie? I w ten sposób na to spojrzeć. By koniec końców skorzystać z tego najpełniej, nie próbując wykluczać czegoś kosztem czegoś, tylko w tej pracy, w tym doświadczeniu, które ja mam, z którym się spotkałem, jednak dalej chodzi o to, by integrować kolejne poziomy, akceptując, uszanowując to, skąd przychodzę, to, z czym idę, to, że doprowadziło mnie to do tego punktu i z tym idę dalej i z tego punktu, gdzie mogę na to spojrzeć z dystansu, zobaczyć, czego potrzebuję i co mnie wspiera, a co mnie nie wspiera. I jak gdyby, i oczywiście rośliny są ogromną pomocą, by odsłonić głębokie wzorce, przekonania, by pomóc oczyścić, by zrobić przestrzeń na to nowe i na ten potencjał, który jeszcze się nie w pełni zamanifestował w moim życiu, a którego chcę dla siebie. Więc akurat ta ścieżka, jest ich mnóstwo i wiele z nich ma bardzo dużo dobrych rzeczy do zaoferowania, tylko badając je, wydaje mi się, że to jest, i czując siebie, można poczuć, no gdzie mnie ciągnie, no to jest, to jest,
takie proste, gdzie moje serce mnie woła, a gdzie znów coś mi się podoba i próbuję z głowy sobie wymyślić, o, to jest fajne i jest takie i wydaje się, że jest pełne fajerwerków na przykład, że jednak wyczuć i rozeznać się, gdzie szukam, gdzie mogę szukać po prostu wielkich doświadczeń, które będą takie duchowe, a gdzie realnie się mogę coś z tym zrobić. Mogę coś z tym zrobić. I jedno nie wyklucza drugiego, tylko po prostu poczuć i rozeznać różnicę. Więc... Tak, tak, czas i miejsce na integrację, ponieważ my odczuwamy, że... że w tym kontekście, w jakim pracujemy tutaj w Europie, co jest bardzo piękną pracą, wiem, że są takie spotkania, takie ceremonie, które są jednodniowe, dwudniowe i to też jest piękne i równocześnie czujemy, że bardzo wspierającym w pracy z rodzinami, jeżeli otwieramy się już na to, jest to, by naprawdę pozwolić sobie na dłuższy czas i na miejsce, skąd te rośliny też pochodzą, bo one tam są w kontakcie ze swoją ziemią, z której się narodziły i to jest zupełnie inna praca. Chodzi też dla mnie, znów z mojego doświadczenia wynika, że tak, dużo czasu spędziłem na ceremoniach w Europie, dwudniowych, trzydniowych, gdzie już się uczyłem integrować pewne rzeczy, ale też w pewnym momencie pojawił się taki punkt, gdzie czułem, że potrzebuję dać sobie więcej czasu, totalnie wyciągnąć się z kontekstu całego mojego życia, z tego, co znam, czyli z ekosystemu, który mnie otacza, smaków, zapachów, po prostu zmienić wszystko, by w tym totalnym nieznanym móc wejść głębiej i przejść procesy, no, na które tutaj nie ma miejsca, przynajmniej w moim osobistym odczuciu i w mojej osobistej relacji z sobą tak było. A poza tym zawsze no, podróż i poznawanie tych tradycji w swoim oryginalnym kontekście bardzo dużo też pokazuje, z czym pracuję i też pomaga mi rozeznać, co chcę z nich przyjąć i co jest cenne, a co może nie, ponieważ jest prawdą w tym kontekście, a nie jest do końca prawdą w kontekście mojego życia w Europie, w cywilizacji, w miastach i tak dalej. Więc my organizujemy dwie formy takiej pracy, to jest 18-dniowa podróż, która teraz będzie najwcześniej we wrześniu i też zimą 25-dniowy program, który już jest pracą bardzo zaawansowaną i bardzo głęboko tam wchodzimy w pracę z rodzinami i tak naprawdę w pracę ze sobą samym na bardzo głębokich poziomach, strukturach. Te programy, w zasadzie ten krótszy program służy temu, żeby się zapoznać, żeby też w kontekście pracy pielgrzymki duchowej jednocześnie poznać smaki, zapachy, krajobrazy no, pięknego państwa, naprawdę niesamowicie bogatego w różnorodność, od prawie do najwyższych gór, po dżunglę, ocean i praktycznie co chwilę jest totalnie nowy ekosystem, ponieważ wynika to z różnicy wysokości, z wulkanów i jest to też równik, który no dopóki tam nie byłem, to nie zdawałem sobie sprawy, jak to jest bardzo inne, gdy słońce świeci inaczej, gdy praktycznie dzień jest zawsze prawie, że dokładnie taki sam i jak słońce zachodzi, to jest zaraz ciemno, tak jakby ktoś wyłączył żarówkę. I w tym kontekście też pracujemy z różnymi medycynami, ponieważ tak jak właśnie Wojtek powiedział, że mamy tam wiele krajobrazów, no to na przykład spacery medycyny w górach odbywają się San Pedro, a ceremonie w dżungli jest na przykład ayahuasca. I też są pojawiają się też grzyby, też medycyny, rapę, tytoniu, więc dużo tam się dzieje. Ale o tym to już za chwilę będzie, bo będzie też o narzędziach, bo oprócz tego, że no, program jest bardzo obfity w ceremonie i w spotkania z roślinami, to, co najbardziej tam jedziemy, to by właśnie te ceremonie potrafić zintegrować w codzienności, a do tego potrzebujemy narzędzi. Więc przede wszystkim ten program jest bardzo obfity w te narzędzia, czyli bodywork, w kręgi pieśni, w
wspólnotowe działania, gotowanie, dietę, która jest odpowiednia dla naszego organizmu, no nie? Takie bardzo, bardzo proste rzeczy, bardzo człowiecze rzeczy, które pozwalają nam potem wrócić i integrować w życiu codziennym te doświadczenia bardzo mocne, bardzo głębokie. I właśnie w tym kontekście okazuje się, że te narzędzia są bardzo proste i chodzi przede wszystkim, żeby też się nauczyć kierować uwagę w te rejony i jakby zebrać w sobie tą siłę, żeby to dla siebie zrobić, bo koniec końców w tym wszystkim chodzi o to, żeby wiedzieć, po co to robię, jaka jest tego dla mnie wartość, wiedzieć, że robię to dla swojego życia, dla tego, tego i tamtego, mam klarowną intencję, wiem, czego mi potrzeba i stąd jak gdyby te narzędzia nabierają sensu, ta praktyka nabiera sensu i ma jakiś kierunek, który nie ma ustalonego końca, ale odsłania się przynajmniej ścieżka, którą można podążać krok za krokiem. A naszą rolą w tym wszystkim? Naszą rolą w tym wszystkim to jest właśnie towarzyszenie, przede wszystkim towarzyszenie i też rolą naszych nauczycieli dla nas też jest towarzyszenie nam i to jest główną naszą intencją, by właśnie wspierać ludzi na ścieżce, którą idą tak naprawdę sami, bo każdy z nas idzie też sam, oprócz tego, że wszyscy idziemy razem. I to też pozwala nam być w energii tego, że każdy bierze odpowiedzialność za swoje własne życie i to jest główna takie nasze motto, które przyświeca naszej pracy. Czyli, że ja wiem o tym, że ja biorę odpowiedzialność za swoje życie i z tego punktu wychodzimy w pracy. Ale tak naprawdę za odpowiedzialnością za życie to nie jest istota, tylko to jest gdyby oczywiste następstwo, bo chodzi tak naprawdę o wolność. O to, że o wolność kreowania swojego życia ze świadomością, że ja je kreuję, więc to, co przychodzi, to, co się pojawia, jest moje i sam to sobie przygotowałem. I o integrowanie tej świadomości na naprawdę głębokich poziomach po to, żeby mieć tą jasność i tą świadomość, że naprawdę to robię i poczuć to i wtedy nagle się okazuje, że to robię i pojawiają się bardzo ciekawe perspektywy, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem, bo ta cała odpowiedzialność za życie, ta cała koncepcja kreowania swojego życia bywa bardzo abstrakcyjna, a ona jest bardzo dosłowna. Mamy takie piękne powiedzenie właśnie, że jest moneta, właśnie na jednej stronie tej monety jest słowo odpowiedzialność, a po drugiej stronie na rewersie jest wolność. To tak naprawdę jest ta sama moneta. A znowu z drugiej strony teraz mi przychodzi, że przecież wolność to też jest miłość, więc im więcej wolności, tym więcej miłości. Więc tak naprawdę to wszystko jest w obszarze wolności, miłości, odpowiedzialności, tak naprawdę to jest wszystko to samo. I im głębiej wchodzimy w jakąkolwiek z tych jakości, tym głębiej wchodzimy w pozostałe te jakości. Tak, a znów w pracy z tym, co jest miłością, to jest praktyka akceptowania, coraz głębszego akceptowania, czyli w tym wydaniu też pojawia się słowo pokora, co nie oznacza umniejszania sobie, tylko w tym kontekście pokora oznacza w pełni przyjąć tu, gdzie jestem, takim, jakim to jest, bez dobudowywania, czy umniejszania, czy próbowania wyskoczenia z siebie, by być kimś innym, bo to mi się bardziej podoba, jest bardziej atrakcyjne. Lub umniejszania sobie, że jestem, tak. nie daję sobie tej wartości, którą jestem. Pokora w odwadze, odwaga w pokorze. No i właśnie intencja, to jest taka pierwsza... Jak to nazwać? Pierwsze narzędzie. Narzędzie, także tak naprawdę no, ja wychodzę z założenia i to jest moje przekonanie, które czuję, że mnie bardzo wspiera na mojej ścieżce, że życie i w ogóle świat jest intencjonalny. I tak naprawdę to, co my robimy, to cały czas wysyłamy intencje. Robimy to świadomie i nieświadomie. I tymi intencjami, czyli tym ładunkiem emocjonalno-uczuciowym kreujemy swoją własną rzeczywistość. To często nie jest tak naprawdę w zgodzie z tym, ta nasza intencja, co my chcemy, czy co rozumiemy. Tą intencją wibrujemy, nie? I to manifestuje się w rzeczywistości poprzez nasze życie. Więc ta intencja, klarowna intencja, która wynika naprawdę z przestrzeni naszego serca, które jest połączone z naszym ciałem i umysłem. Często to też jest potrzeba naszego ciała, bo ono też wie najczęściej samo. Ta intencja jest taką podstawą, takim korzeniem do pracy z roślinami. I widzę, jak bardzo ukierunkowuje
nasze ceremonie, nasze spotkania z roślinami, nasze życie, wszystko tak naprawdę. Intencja jest podstawą całej kreatywności i wszystkiego tego, co robimy w naszej rzeczywistości. I w tym kontekście praca z cieniem niekoniecznie oznacza odgrzebywanie ciągle kolejnych warstw przekonań pokoleniowych, jakichś obciążeń i tak dalej, i tak dalej. Praca z cieniem w najprostszym wymiarze to jest kierowanie swojej uwagi, czyli światła, świadomości na te rejony, które są nieświadome, niekoniecznie po to, żeby je zrozumieć nawet, tylko po to, żeby je odczuć i żeby je podciągnąć do świadomości, by te rzeczy nie pracowały sabotując naszego życia, by nie pracowały wbrew temu, czego świadomie pragniemy, tylko by były uszanowane również. I bardzo często w tym cieniu, gdy wejdziemy tam głębiej, nagle się okazuje, że tam jest to, co jest naszą unikalnością, to, co jest naszym największym talentem. Naszym skarbem. Czyli to proste powiedzenie, że słabość się przekształca w największą siłę. I drugim biegunem jest właśnie wzmacnianie światła, czyli wzmacnianie już tych jakości, które są w mojej świadomości, których wiem, że moje serce pragnie, które służą mi, wprowadzają radość w moje życie, i wzmacnianie ich, jak gdyby też zgłębianie tych znaczeń. To wszystko oczywiście przy pomocy tych narzędzi, przy pomocy tych roślin, które odpowiednio nawigowane naprawdę odsłaniają bardzo piękne rzeczy, czasami w bardzo prosty sposób, i czasami te najpiękniejsze są bez fajerwerków i na początku nieoczywiste. No i to tak jak właśnie siedzisz na ceremonii i jesteś w tym podwyższonym stanie świadomości i widzisz po prostu, że twoja uwaga, za którą podąża cała twoja energia, kształtuje tą ceremonię i twoje doświadczenie. I właśnie tam dotykamy tego bardzo, bardzo głęboko. I widzę to, że jeżeli ja oświetlam swoją uwagą te jakości, które mnie wspierają i które, widzę pozytywne myślenie, no nie? To, że takie bardzo płaskie jest to mówienie, że myślę pozytywnie, no nie? A kiedy się tak bardzo głęboko w tym wejdzie, to naprawdę tak jest, że jeżeli podążą uwagą ze swoim światłem, to co się manifestuje, to jest właśnie to. Mogę też się skupić na tym, co jest niewspierające dla mnie, no nie? I kiedy właśnie mamy takie doświadczenia w trakcie ceremonii, w trakcie pracy z roślinami, to nie po to, by tylko tam być wielkim magikiem i nawigować tą rzeczywistością, tylko po to, by potem to wziąć ze sobą i w codzienności też być obserwatorem swojej uwagi, bo nasza uwaga to jest nasze największe narzędzie, jakie mamy generalnie. Nasza różdżka. No tak. Pytanie. A propos tego, jak mówiłeś, że te rośliny podczas ceremonii są kierowane. To jest to, o czym ty mówiłeś, że jakby kierujemy rzeczywistość, czy jeszcze jest na podobne? Mówię właśnie, miałem na myśli ludzi medycyny, którzy mają ogromne doświadczenie i potrafią nawigować tym doświadczeniem, mając świadomość naszych intencji, tych osób, które tam są, i poprzez pieśni, poprzez kontakt bezpośredni z tą rośliną, poprzez bycie tym jak gdyby kanałem dla tej rośliny, pracują z osobami i nawigują tą energią, bo tam jak gdyby rośliny otwierają i sprowadzają ogromną ilość energii, która może być po prostu bardzo chaotyczna, jeśli nie jest dobrze zawiadywana, dobrze w takim sensie z klarowną intencją dla dobra, dla uzdrowienia, dla wzmocnienia świadomości, dla... I też z pewnością, ponieważ ci ludzie medycynalni naprawdę mają za sobą, wiecie, takie odosobnienia, takie diety, tak głęboko pokazujące, kim oni są, że ta ich pewność w tym jest, to jest taki poziom, że naprawdę to zajmuje czasami 30 lat, żeby tam być, no nie? No. Chodzi w byciu człowiekiem medycyny, oznacza to bycie tą medycyną na każdej płaszczyźnie życia, nie tylko jak piję ayahuaskę czy prowadzę San Pedro, tylko w pewnym momencie nie ma innego wyboru i to nie jest czasami łatwy wybór, jak w pełni być tym w życiu swoim, ponieważ inaczej te rośliny też
po prostu w pewnym momencie powiedzą stop, dalej nie możesz pójść, jeżeli nie zmienisz tego i tego. No i wtedy jest jasny wybór, to nie jest wybór na zasadzie, a jeszcze spróbuję, tam jest bardzo duży poziom bezkompromisowości, ponieważ chodzi, gdy już zintegruję te doświadczenia, chodzi o spójność, która się wyraża w moim życiu, bo tylko tak może się wyrazić. Jeżeli nie ma tej spójności, no to jest podwójne, jest takie rozdwojenie jaźni, podwójna informacja w przeciwnych kierunkach. I to w pewnym momencie już nie ma na to za dużo miejsca. Koniec końców zmierzamy do tego, w moim odczuciu, żeby nie rozłączyć właśnie tego, że mamy codzienność i świat ceremonii i rytuałów, no nie? Tylko chodzi o to, by twoje życie było ceremonią, byś mogła je celebrować non-stop i być w tej świętości. Aby to się zadziało, no to trzeba być zintegrowanym w tym, no nie? A to znowu wymaga naszego woli i intencji. Zmienimy. Tak, kontakt z ciałem, kolejne narzędzie. No, jest tak, że w tej pracy z duchowością często nawet teraz jest tendencja do zapominania o ciele i oddzielania się od ciała. Nawet by pić medycynę, by mieć odlot, a nie po to, żeby rzeczywiście z nią być. Nasze ciało jest wehikułem, duchowym wehikułem bycia na tej ziemi. I w tej perspektywy nie da się tego rozdzielić. To poprzez to ciało właśnie doświadczamy wszystkiego i jak gdyby uczymy się. Więc bardzo duży nacisk jest kładziony na to, na pracę z ciałem, co oznacza integrowanie oddechu, usuwanie blokad, napięć i powracanie do postawy, która jest postawą ciała, ale postawą wewnętrzną wobec życia, ponieważ jeżeli no, ta postawa wobec życia to jest tym, co jest moim sygnałem do życia i emituje pewną energię i podobna energia wraca, więc postawa jakby bardzo determinuje to, co przynosi nam życie. O tym można by bardzo dużo mówić, my tu dzisiaj nie mamy na to aż tyle czasu, ale to jest bardzo istotny punkt, szczególnie w tej ścieżce, z którą pracujemy. No, ale bardzo prosty przykład, no nie? Że idziesz po prostu szukać pracy i mówisz z takiego poziomu, że chcesz pracę i coś tam i po prostu całe twoje ciało jest zamknięte i nie wyrażasz swoim ciałem pewności siebie, no to tej pracy nie dostaniesz, no nie? A kiedy masz naprawdę otwartą klatkę piersiową i twoja postawa pokazuje, że ty dasz radę, no to po prostu ją dostaniesz. I to taki bardzo prosty przykład, ale to jest podstawa życia. Jaką my jesteśmy, w jakiej my jesteśmy postawie, no, ciała. To się przekłada na niemalże każdy. No, na ile moje serce jest otwarte, bym mogła przyjmować życie. Na ile moja klatka piersiowa jest otwarta, nie? Na ile moja miednica jest otwarta, by moja seksualność mogła płynąć. No nie? I swobodnie kreować. Więc jakby tego wszystkiego też się uczymy w obrębie tych podróży i też ceremonii. Że te ceremonie są bardzo też ukierunkowane na to, by być w swoim ciele, niżeli na to właśnie, by po prostu się położyć i mieć totalnego tripa, który cię wywala z ciała i doświadczasz tam totalnie kosmicznych rzeczy, co też jest piękne i bardzo wartościowe, bo dobrze jest się odkleić raz na jakiś czas od siebie i od tego, że jestem człowiekiem, bo tak naprawdę właśnie potem będzie ten cytat. Nasz nauczyciel też mówi bardzo pięknie, że ja nie jestem człowiekiem, który doświadcza wielowymiarowej rzeczywistości, tylko jestem wielowymiarową istotą, która doświadcza bycia człowiekiem. Więc jest i to, no ale teraz jestem tu i jestem człowiekiem. Więc dopóki tego nie zintegruję, a to jest to zadanie do zrobienia, bo jestem tu z jakiegoś powodu, no to raczej nie pójdę dalej. Nie przeskoczymy pewnych rzeczy, nie? Jest to ciało, no to jest naprawdę tak naprawdę jedyna rzecz, którą posiadamy. Jest bardzo, bardzo ważne. Zanim sięgnę boskości, muszę najpierw nauczyć się być człowiekiem po prostu. To jest takie. To jest tak. Właśnie, też w kontekście zagadywania energią własną, ponieważ o tym też są podróże z roślinami, ale to też jest o naszym życiu codziennym, w jaki sposób ja zagaduję własną energią, także odżywianiem się właśnie tą postawą. Ale też w kontekście ludzi, którzy pracują z innymi ludźmi, bo jest bardzo dużo tutaj na konwencie ludzi generalnie, którzy teraz zaczynają już oferować warsztaty innym na przeróżne, czy to masażu, czy jakieś kręgi, dużo tego jest. I
praca, którą właśnie my wypełniamy i też praca z roślinami generalnie w grupie, a my mamy bardzo duży nacisk na to, że jesteśmy we wspólnocie i jesteśmy tam wszyscy razem, tak jak wszyscy ludzie na tej ziemi też jesteśmy tu wszyscy razem. No to jest też piękna przestrzeń do tego, by praktykować zawiadywanie energią swoją, grupy, przestrzeni. Nie? Bo to jest coś bardzo ważnego, jest bardzo duże narzędzie do kreowania własnych przestrzeni. Tu jesteśmy właśnie w lesie. No i odnowienie łączności, czyli odnowienie pamięci o relacjach, dieta odcyzyjności, jaką znamy, no to już tak o tym wspominałam na początku, nowe warunki i dostrajanie się, także dostrajanie się do rytmu nocy i dnia, to jest też niesamowite, kiedy jesteś odłączony tak naprawdę od wszystkiego, totalnie z naturą i jak pięknie to zaczyna działać, to nie jest całkowicie dostrojone do świata natury. Nawet w takich prostych rzeczach, jak my jesteśmy przyzwyczajeni bardzo do sztucznego światła, tam w dżungli używa się świec i po prostu jak się robi ciemno, no to w pewnym momencie naturalnie idzie się spać, a jak się robi jasno, to się naturalnie wstaje i to jest tak proste, a tak pięknie przypominające o pewnych rzeczach, ponieważ nagle się okazuje, że w ciele się czuje bardzo inaczej. To są subtelne różnice, ale jakość doświadczania i odbierania rzeczywistości wzrasta dramatycznie już także poprzez te właśnie proste dostrajania, które są fundamentalne tak naprawdę. Że jest naprawdę ciemno, a później naprawdę jasno i że nie ma tych przedłużeń, które stworzyła dla nas cywilizacja, żeby dłużej pracować. Na przykład. Też w moim odczuciu jest troszeczkę tak, że my tutaj w Europie potrzebujemy sobie właśnie przypomnieć o tej łączności z Ziemią i może mamy troszeczkę takie pojęcie o tym, czym w ogóle jest bycie człowiekiem. Ja cały czas się tego uczę, co to w ogóle oznacza być człowiekiem. Pierwszy raz to tam dotknęłam tego tak głęboko, o co to chodzi. I właśnie w tym kontekście, kiedy jesteś tam w dżungli i ta natura jest tak wielka, tak olbrzymia i ty jesteś tam taki zależny od niej tak naprawdę, to dopiero wtedy rozumiesz to, jak bardzo jesteś naprawdę z nią połączony. Bo to nie jest taka zależność, że ja jestem coś negatywnego. To jest piękna zależność, taki, a ja coś nazywam antagonizm, tak? Że od siebie zależymy. Taka symbioza. Symbioza, o właśnie, symbioza. I to naprawdę jest piękne uczucie znalezienia siebie jako człowieka w kontekście natury. Bo tak naprawdę wszyscy tam pochodzimy, nie? No i też relacje z żywiołami, czyli tak naprawdę z naszymi składowymi, bo przecież my się składamy z żywiołów. I tam w tej dziczy, kiedy jak pada, to naprawdę pada, no nie? Jak się kąpiesz, to w lodowatej wodzie w rzece. Jak się pali ogień, to jest to wielki ogień przestrzała serpotów. Że wszystko jest naprawdę tam potężne i te żywioły są takie, że no dużo większe od nas, no nie? I no to jest niesamowite doświadczenie. I poprzez to, że mogę ich naprawdę doświadczyć, z tego naturalnie wyłania się szacunek, który znów nie jest żadnym umniejszaniem, tylko rozpoznaniem swojego miejsca w relacji do rzeczy, co czyni te relacje bardziej autentycznymi. I w miłości. W miłości i pełnym szacunku jednocześnie, za czym idzie też mnóstwo radości. Mnóstwo prostej radości, ale z uważnością. I z uważnością. A oprócz tego cóż, nowe zapachy, nowe smaki. Bardzo, bardzo, bardzo dobre owoce i soki. No, Ekwador jest niezwykły, bo tam cały rok jest wszystko świeże. Ze względu na położenie i zróżnicowanie klimatów. I ponownie, kiedy właśnie tam też w kontekście pracy z medycynami i pomiędzy medycynami odżywiamy się w dany sposób, jemy to jedzenie, które jest naprawdę naturalne, po prostu po takim metodzie się w tamtym roku 25 dni, no to ciało się zmienia całkowicie, no nie? To jak się czujesz, to jest zupełnie innego, ja już pierwszy raz się tak czułam. I też daje większą wrażliwość po powrocie na to, jak nawiązuje nowe relacje z tym jedzeniem, które jest tu i jak znajduje dla siebie pokarm, który naprawdę mnie odżywia, a nie taki, którym się po prostu zapcham, żeby mieć pełny brzuch. I gdy ta wrażliwość jest większa, to naturalnie sięgamy po to, co służy. Bo to właśnie jest wszystko o tym, no nie? Że
szamanizm to tak naprawdę oznacza dla mnie to, co, czego ja dotknęłam najgłębiej właśnie tam w Ekwadorze, czego jeszcze nigdy nie dotknęłam, to znaczy naprawdę być człowiekiem i naprawdę mieć kontakt z tą naturą. I tak też to jest o tym, że masz łączność z tą naturą i wtedy mówisz tą, jesteś przekaźnikiem tej mądrości, którą sam dostajesz, ale to jakby dla mnie już jest następstwem. No nie, że pierwszym tym, co jest tak bardzo ważne, to jest właśnie odczuć się jako człowieka, a to się sprowadza do naprawdę bardzo, bardzo prostych rzeczy. Czyli właśnie to, co jem, jak oddycham, jaką mam postawę. Moich relacji. Moje relacje właśnie. Z ludźmi, nie z jakimiś betami gdzieś tam. Tak. Z ludźmi, z tymi, którzy są blisko mnie. Wszystko to, co jest najbliżej mnie. Tak. Nowe krajobrazy. Tak, to na pewno. No to w zasadzie nie można nic powiedzieć. No, po prostu jest to inna przyroda, inna przestrzeń i jest po prostu pięknie wzbogacająca moje wewnętrzne obrazy i moje wewnętrzne piękno i inspirująca dla dalszego kreowania. I też oceany na przykład wykonujemy bardzo dużo różnych praktyk ciała. Na przykład zawiązane masz oczy, nic nie widzisz i musisz biec, no nie? I są dwie osoby, które cię asekurują po bokach, a ty biegniesz i to jest asekurują o tym... Asekurują głosem. Czyli są gdzieś tam, ty wiesz to, że one biegną z tobą obok, ale tak naprawdę to, co się odpala, to twój proces z tym, czy ja ufam, czy one tam naprawdę są, biegną obok mnie, czy ja w ogóle mogę biec zamkniętymi oczami na maksa. I to jest w ogóle o zaufaniu do życia, czy ja jestem w stanie, no nie? Biec przez życie, w sensie poddać się, no nie? Wow, no niesamowite praktyki właśnie w obliczu tego oceanu, który... Wow, jest tak wielki i też tak bardzo mnie osadza jako człowieka w naturze. Zupełnie dzika i piękna natura, dokładnie. Zupełnie inna niż tutaj w Polsce. Tak jest jej bardzo dużo, a też doświadczanie tych naprawdę dużych wysokości, głębokiej dżungli. W pewnym sensie ta natura, przynajmniej ta, z którą mieliśmy do czynienia w Ameryce Południowej, ona po prostu jest wszędzie trochę większa niż tu. To wynika z klimatu i ukształtowania terenu i po prostu ten majestat i ta świadomość jej wzrasta siłą rzeczy. Tak. I to jest, wiecie, zupełnie innego. Tutaj na przykład pracować z ayahuaską i ubrać się w koszulkę z wężem, no nie? I z Indianinem, który ma pióra i przyjść na ceremonię w Polsce i pić tą medycynę. I to też jest okej, okay, a co innego jest tam być i kiedy naprawdę pijesz tą ayahuaskę i po drodze idąc do toalety, żeby zwymiotować, spotkasz węża, nie? Który w ogóle jest tam po prostu żywy i ta natura tam naprawdę jest zestrojona z tą medycyną, po którą tak często wszyscy teraz już sięgają. I tam widać to, jakie to jest naprawdę w obliczu tej wielkiej dżungli, tych wielkich liści, pająków, wężów i z tą medycyną, naprawdę można wtedy rozpoznać, czym tak naprawdę jest ta medycyna i o czym tak naprawdę ona do nas mówi. I jest bardzo dużo plemion czy platform, na których się pracuje z medycyną, gdzie głównym takim rdzeniem, który jest intencją pracy z medycyną, jest to, by chronić lasy deszczowe, ponieważ oni wiedzą, jak to jest bardzo, bardzo ważne. I właśnie przede wszystkim ona tu niesie też dla nas, żebyśmy zrozumieli takie rzeczy, nie żebyśmy pili medycynę, właśnie ayahuaskę, czy jedli San Pedro, czy grzyby i rozszerzali swoją świadomość w ogóle na maksa, co też jest super doświadczeniem, ale równocześnie właśnie to, no nie? Że ona nas uczy bardzo prostych rzeczy, że słuchajcie, nie ścinajcie drzew, no nie? Bo to jest wasze życie, życie na tej ziemi. I tam naprawdę można to rozpoznać, no nie? Że wow, to ma wartość, to ma naprawdę wartość. Tak, i słowo ekologia nabiera zupełnie innego znaczenia i staje się o wiele bardziej bliższe, więc świadome. I oczywiście zakupy, wow, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam etniczne różne rzeczy, więc tam po prostu jest no, obfitość totalna w kolorach, etniczności. Mnóstwo piękna, tak. Mnóstwo tekstyliów, ceramiki. W ramach wyprawy udajemy się na jedno z takich większych podobno targowisk w ogóle w całej Ameryce Południowej, gdzie się zjeżdżają społeczności z całego Ekwadoru, a nawet spoza, raz w tygodniu i po prostu wystawiają swoje rękodzieło. I
To jest coś takiego, że mówiliśmy, dobra, to za 2 godziny się spotykamy tutaj na obiad, a po prostu się okazało, że nam zajęło to 6, no nie? I że i tak nie obeszłam wszystkiego. Wow, super. Bo też w tych podróżach, które kreujemy, też jest bardzo, bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo zabawy, bardzo dużo śpiewu i radości, oprócz tego, że jest też ta praca do wykonania, no nie? Która wcale też nie jest ciężka, ona może być lekka, jeżeli się otworzymy, jeżeli naprawdę mamy wolę, by ją zrobić i nie ma wtedy oporu, nie? Więc to wszystko jest takie i to, no nie? I ci ludzie też, którzy niosą tradycje, od których my się uczymy, to nie są srodzy, nauczyciele, którzy są totalnie poważni. To są ludzie, którzy naprawdę mają zintegrowane wewnętrzne dziecko i też słyszą śmiech Boga za tym wszystkim, no nie? Ja to tak nazywam. Czyli to, że to właśnie jest też wszystko naprawdę duży plac zabaw. I jeżeli jesteśmy w szacunku z naszym życiem, w szacunku do siebie, w szacunku z relacjami, naprawdę takim mocnym, wypływającym z całej mojej istoty, wtedy to naprawdę jest w radości, w zabawie, w dziecięcości. I oni to wiedzą. I z tego punktu wychodzą ze swoją wiedzą. Bo często ja na przykład tak miałam, że dla mnie to było przerażające, miałam duży problem z autorytetami. Jak początkowo spotykałam na tej ścieżce tych ludzi, którzy niosą medycynę, to dla mnie to w ogóle było, że to jest, że my tu jesteśmy przecież w Europie, że już zupełnie inaczej patrzymy, że to musi być takie trudne i w ogóle, że co, tradycja. A okazuje się, że to było zupełnie inne, że jest zupełnie inne niż ja miałam wrażenie, że to był mój opór, nie? To co często budzi opór, to to, że kładziony jest nacisk na wychodzenie poza swoje granice. I tam się robi ciężko, jeśli robię to z wielkim oporem i strasznie się stawiam, stawiają się moje wzorce, moje przekonania. Ale jeżeli też zobaczę to z dystansu, no to wiem, jaka część mnie robi z tego coś ciężkiego i wiem, że to ja robię to ciężkim, a nie, że to jest ciężkie albo trudne. Jest na pewno wyzwaniem, które niezwykle wzmacnia chęć życia. No i tak to z naszej strony właśnie my organizujemy tę podróż do Ekwadoru i serdecznie Was zapraszamy, ale nie tylko po to przeciwnym układem. To też jest dla nas o tym, jest to zaproszeniem dla ludzi, którzy mają ochotę pracować z medycynami i by po prostu mieli jakiś ogląd na to, może jakie wartości mogą wybrać, że te wartości są bardzo różne, niesione przez bardzo różne plemiona, bardzo różnych uzdrowicieli i że mamy tą możliwość, by wybrać, by poczuć, co jest dla mnie ważne, czego ja tak naprawdę chcę, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo jest bardzo dużo różnych wypraw, bardzo dużo różnych ceremonii. No i naszą intencją też bycia tutaj teraz jest to właśnie, żeby być uważnym na to, nie? Żeby wybierać świadomie. Uważnym i by wiedzieć, czego tak naprawdę się szuka, jaka jest potrzeba za tym, że chcę wejść w ten świat i go doświadczyć. I wiadomo, na początku jest to bardzo trudne, czasami wtedy lepiej podążyć za intuicją, jeżeli jest ona jasna i zaufać, ale też z świadomością, że koniec końców te doświadczenia nie są pomocne, jeśli nie robię nic z nimi w życiu, że jeżeli w żaden sposób nie dostrajam swojego życia do tych prawd, które z mojego wnętrza się tam objawiają. Macie jakieś pytania? Wcześniej tam jak był ten podział zaawansowany i ten 25-dniowy, to była tam taka ceremonia, nie pamiętam. Na Zenamo. Tak. To już jest taka bardzo, bardzo głęboka ceremonia, która pochodzi z tradycji Szuarów i ona polega na tym, że się pije ayahuaskę, która jest samym ich bitorem bez DMT, ale w bardzo dużej ilości, czyli jest przeznaczona około 10 do 13 litrów na osobę każdego dnia. I pijesz tą medycynę, bardzo silnie oczyszczając swój organizm, wymiotując mocno, ale też jest podróż psychodeliczna przy tym. No i pracujesz, poddajesz się w tej pracy, która sama się zadziewa, czyli jest bardzo mocno oczyszczanie właśnie, oczyszczane twoje struktury z najgłębszych układów ciebie. Chodzi o to, żeby zrobić miejsce tak naprawdę. A generalnie ceremonia jest o tym, by stanąć do swojego życia, o woli, by naprawdę stanąć do swojego życia, bo wiecie, bo my, no tak nie są gadać. Ja wiem o sobie, jakie to jest, no nie? Że ja niby chcę, tak, niby mam jakąś wolę, że właśnie chcę to i tamto, i tamto, i tamto, a tak naprawdę nie staję do tego, tak realnie naprawdę, no nie? Że mogę zrobić to, co jest do zrobienia, by tam być, gdzie chcę być, no nie? I często unikam różne rzeczy.
I dla mnie na przykład ta praca właśnie i też ta ceremonia była o tym, by naprawdę stanąć w tym. Chcesz tego? No to to jest takie i takie, musisz zrobić to, to i to. A nie ściemniać, że w ogóle wystarczy ci afirmacja, nie? Albo wizualizacja. Bo nie jest to takie. To jest trochę tak, że jak już coś wchodzę, to ze świadomością, że daję na to swoje życie, więc jest to kwestia życia i śmierci. Więc albo wchodzę w to naprawdę, ze świadomością, że w każdej chwili mogę umrzeć, no bo i tak tak jest, albo badam, gdzie ofiarowuję swoje życie, dlaczego, dla kogo, w jakiej intencji, z jakim celem. A wasze życie jest wszystkim tym, co macie. I to jest wielka wartość, jedyna tak naprawdę, która jest. I to, co robimy ze swoim życiem, nie ma większej ważności na tej ziemi.